Cześć Boże, witam na kanale Psalm 73, wers 28. Lecz szczęściem moim być blisko Boga, bo wkładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. A witam jeszcze raz. Mamy początek miesiąca, jest to czerwiec, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że jest to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dlatego też oczywiście pamiętajmy o tym pięknym nabożeństwie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Ale jest to też poniedziałek, pierwszy. I zgodnie z takimi zapowiedziami będę je starać publikować tutaj jedną dziesiątkę różańca w intencji różańca świętego, grupy franciszkańskiej, róży różańcowej, w takiej intencji ogólnej, gdzie się modlimy jako grupa, aby po prostu możecie umodlić się z nami codziennie w tej samej intencji. Więc mamy tutaj piękne fioletowe sorczyki, najświętsze, znaczy niepokalane serce Maryi i oczywiście cudowna, delikatna, różowa dziesiątka różańca, którą będziemy właśnie odmawiać. Intencją na miesiąc czerwiec jest: celem życia chrześcijanina jest świętość, zjednoczenie z Bogiem. Módlmy się o siłę, by stawiać czoła różnorakim pokusom, na przykład głodu, chwały, czułości, miłości, komfortu, wygody i zabezpieczenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca swego. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, więc w tej intencji modlimy się przez cały czerwiec, a o kolejnej intencji dam znać już w lipcu. Jejku, zawsze mylę te dwa miesiące. Więc niech ten piękny ogród maryjny, a piękne kwiaty z Maryją Wam przypominają o tej pięknym lecie, gdzie właśnie wszystko się budzi do życia w piękne kolory. Niech i tak nasza wiara. Z Bogiem.